Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z Manitera. To jest który nasz odcinek? Chyba czwarty, słuchajcie, trochę to leci, szybko leci. Gierka dobra, to szybko leci, chyba w końcu seria, którą skończę na swoim kanale, bo wiecie, że ostatnio to różnie z tym bywa. I tak, jak się ma sytuacja? Dzisiaj będziemy chcieli sobie porobić dalej rangi niesławy, połapać troszeczkę tych złodupców, żeby blokować sobie nowe ulepszenia. Taki docelowo plan. No i pewnie zrobimy też jakieś questy tutaj. O Boże, znowu gruperzy do bicia. To już jest troszeczkę irytujące. Trzy questy pod rząd z biciem gruperów. Are you fucking kidding me? Ukończone jezioro Dead Horse, kontrola populacji. Aha, to jest ta kontrola populacji. Będziemy mieli praktycznie niby to na maksa skończone. Zabij Alfę, jezioro Dead Horse. Damy radę. Sprawdź co upita łuski. Dobra, weźmy sobie... Walnijmy na szybko dzisiaj tych gruperów. Niech se będzie. Chociaż nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że tak strasznie wymuszają kontrolę tych gruperów, Holender jest. Strasznie irytująca sprawa, ale no dobra. Poziom mamy siódmy wbity, słuchajcie. Siódmy i tam z hakiem. Zaczyna to w miarę fajnie lecieć. O, wy będziecie chcieli mnie travel... A nie, rybacki. Dobra, ja was nie będę atakował, wy nie będziecie się na mnie denerwować i będziemy cacy kolega Ignacy. Okej? Okay? Gęba jak skanał, okej. No to nieźle. A, czyli w kanale tak samo jak wcześniej, cyk. Oj, ale to jest kanał, w którym jeszcze nie byłem. Czy będzie tu coś ciekawego, czy raczej wszystko to już jest zaklepane, moi drodzy? Let's see then. Czy to jest tyle barakud? Czy to jest jedna barakuda, która się nam życzy? Jedna barakuda! A, bo dwie! A, bo cztery! I aligator! Co jest? Dobra, gościu, nic ci to nie da. Też mogę walnąć ogon. Wolu! Zrobi, skurczywy. Dobra, barakuda. Przeszkadzasz mi troszeczkę tutaj w interesach z aligatorem, rozumiesz? Podlecz mnie i aligator. Pięknie, let's go, baby. Jezus Maria, ile was tu jest? Tak, chcesz się bawić? Dawaj. Teraz ja mam tyle HP, gości, że ja się mogę z tobą bić pół godziny. No chyba, że zaczniesz mnie... O, właśnie, zaczniesz mi robić tak. No to wtedy będę trochę podenerwowany. I sytuacja się może troszeczkę inaczej mieć. Mendo, zostaw mnie. Stunuj go, dziada. Muszę te uniki zacząć robić na tego aligatora. Come on. Dobra, do zera. Kręciołek i worek! No nie zmienia faktu, że bardzo dużo ich tu jest i trochę mnie to... niepokoi. Okej. Okay. Tą stronę do naszej... Ty, no znowu jakaś skrzynka za ścianą. Jak tu się dostać? A, dobra, to nie jest skrzynka, tylko wyjście z kanału. No dobra, to do przeżycia w takim razie. No to mi zaliczyło jakby trochę... O, cholera. Innego questa mi zaliczyło jakby. No to co jest do cholery? Nie pierdzę, że będę musiał znowu klepać tymi aligatorami, bo się trochę zdenerwuję. No. Chociaż tyle. Wójcie, że tak na szybko przelecę, tylko... Kontrola gruperów, widzowie! O, barakudę zżarłem przez przypadek. Znaczy nie zżarłem, ale diabłem. Ja pierdykam, jak to jest niebezpiecznie! Wbija Michael, lubię sobie niebezpiecznie! O, jest... Dobra, zżeram te grupery i spierdzielam stąd. Nie biję się z wami. U, wymaganie dorosły, to już jest... jakieś grubsze wejście, słuchajcie. Aligator, daj się spokój. Ja tylko kontrolę robię. I uciekam. Kontrolowane? Jeszcze jeden. Utylizacja mafiozów Dixie. Okej.
mafiozów to trzeba utylizować, no to będzie chyba pomoc dla świata. Tutaj łódź na narty, czy tam do nart wodnych. Siema chłopaki. To wy jesteście od Dixiego? O, oh, your guys from Dixie, oh fuck my life. If attacking me hardy. Boys from Dixie. Uno Dixie goi. O Jezu. Come on. Bartek, weź no traf to, bo trochę siarę odpalasz. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, zeżyj, zeżyj, zeżyj. Szybko! Ucieczkaj, ucieczkaj, ucieczkaj. O nie, przeżyj, 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 przeżyj. No i łatwo. Holy moly! No właśnie nie za łatwo, bo ledwo żyję. Daj no mi jakieś suma. Na szybko, proszę. Sumik jeden, ewentualnie cztery. Dam ci spokój, Gierko. Te kurczaki, dziady od Dixiego są naprawdę silni. Nie spodziewałem się. Żółw. Może być i żółw. Że mnie barakuda jakaś menda nie zaatakowała na razie. Pięknie. Aj, polowanie na Ligatora też raczej nie wchodzi w grę aktualnie. Dobra, suma summarum. A Dixie, kurde, twardy przeciwnik, Holender. Muszę trochę więcej chyba HP sobie podbić jeszcze. Alfa Barakudę. Akurat z Alfa Barakudą to raczej bez problemu bym sobie poradził, bo Barakuda to jednak Barakuda. Będziemy dorosłym osobnikiem, to już będzie całkiem przyjemnie. I mamy nawet zaznaczonego questa z buta. No dobra, to idziemy chyba to zrobić. Aligator, daj mi spokój, nie chcę się z tobą klepać. O Jezu, z tobą tym bardziej. Ale ty chcesz, widzę. O, jak ty chcesz się ze mną klepać? Nie chcesz, okej, okay, uciekłeś, kumpel. Nie ma problemu w takim razie. Dobra, walniemy rekreacyjnie tą barakudę, bo to nie będzie za trudny przeciwnik. I tego Dixiego trzeba, kurde, ogarnąć śmierdziela, bo chłop jest naprawdę silny. Ale może dlatego, że zrobiliśmy tak naprawdę trzy... prawie trzy. Niesławy pod rząd. Może dlatego. Może dlatego. Ale to nic. Damy radę. Cyk. Ej, odpuściłem. Ole popie... O kurde! The Barracuda. Barracuda! No powiem tak, ta wygląda na całkiem... O cholera! O, to nie jest byle barracuda, widzowie! To jest wielkie bydle, cholera! Ale bije słabo. Luźna. Gumcia, gumcia. Ale szybko. O, ucieczka, ucieczka, jedzonko. O, trzeba podejść, bo zaraz mnie dojadą. Gruper, 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 chodź, chodź, chodź. To jest trochę banda łysego, bo mnie we czwórkę walicie, leszcze.
To ściana gałąź ewolucji. Zapewnia odporność na obrażenia i jest niezwykle skuteczna w walce z łodźmi. Aby odblokować całą gałąź, pokona inne drapieżniki alfa. Ty, zarąbiście, to wy na drapieżniki alfa dzisiaj będziemy polować chyba. Zamiast na to. A jeszcze jakiegoś tu mamy drapieżnika alfa? Nie jednego chyba. W okolicy. To może być naprawdę fajna rzecz, Holender. Sprawdź co upita. Ja na razie sobie Pita odpuścimy. Jaki ojciec taki syn? A nie, rzeczywiście to już jest koniec tej jakby tej części mapy. No dobra, zaraz sprawdzimy sobie co upita, ale najpierw będę chciał zobaczyć sobie te szczęki. Bo mogą być trochę fajniejsze. Ale paskudy! Okej. Okay. 5 obrażeń do mijażdżenia, 12 do premii obrażeń do zagryzienia łodzi. Okej, okay. Ty masz to obrażenie, 2 punkty obrażeń. To jest mało, Holender. Nie wiem, czy sobie 5 do mijażdżenia nie wezmę po prostu. 8000 będzie kosztować upgrade'ik. Tutaj nie upgrade'owałem nic na razie. Okej. Okay. Dobra, zostawmy sobie to namierzenie rzeczywiście na razie. Kurde, no to zdrowie mi dużo kosztuje, Holender. To jest przypał duży. No i to jest o tyle dobrze, że rzeczywiście tego oleju jakby pomarańczowego. Oliwa, oliwy, papryka, papryka, papryki. Fajnie by było jakby trochę innego surowca mi dawało, bo inaczej byśmy musieli pofarmić trochę. To za przebłyski dziwne. Ile taki żółwik mi daje? No nawet nie pokażę. Dobra, Pit, idziemy zobaczyć, co tam u ciebie słychać. No, 40 mi daje i to nie jest najgorzej. No tylko, że jest ich znacznie mniej, no. Dobra, Pit, zobaczmy, co u ciebie słychać. Ciekawego. Jak tam twoja łapa? Jestem ciekawy, czy się zrosła, czy nie zrosła. That's Kyle, my son. He's just here for the summer. Studies marine biology. Look at that. I got one hand can still tie a hook. You got two can barely tie his shoes. Must get that from his mama. Yeah. He used to help my daddy around. Spent a lot of time together, but we wasn't close. He was a shark hunter, that's all he was. If anybody were gonna catch the Mega, it'd be him. Thought it was a government experiment, got himself loose. Boy, he wanted that shark. Wanted it bad. Found it once. Didn't catch it, no. What happened to your father? Huh? What happened? Look, I ain't got time to answer questions all day. Got work to do. No dobra, Pit. Ojciec polował na Mega, mówisz? Just like Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition, struggling to find her place in the world. Powiedz grotę złotych brzegów. No tak, nowa mapa, bo tutaj mamy już skończone tak naprawdę. Wędrowane ptaki. To byśmy też to chcieli kończyć niedługo, szczególnie w tej zatoce. Oligor wydłuży się nocy. Czy to jest. To się liczy jako.
jako alfa, czy nie? Czy alfa to jest oddzielny quest jakby? Chyba alfa to jest oddzielny quest, widzowie. Znajdź wszystkie punkty orientacyjne w jeziorze. Okej, okay, to też nie jest głupie. Cieniste zęby, kurde, to wygląda fajnie. Te cieniste zęby bardzo chętnie bym przyjął. Tu za coś mamy? Coś? Coś mamy? Coś za coś? Nie mamy. Dobra, zajmiemy się tymi cienistymi zębami chyba teraz, wiecie? Żebyśmy mieli jakieś, kurde, zębiszcza, które będą napierdzielać srogo. To by mi pasowało bardzo mocno. Fajnie, żeby się na przykład czerwonym ulepszały czy coś, bo stawiam, że takie cieniste to właśnie będą się ulepszać czerwonym. Będziemy mogli sobie wtedy polować na aligatory bez problemu. Ale rzeczywiście trzeba tutaj trochę częściej latać i zbierać wszystko dookoła, bo inaczej jest lipa. No, człowieki zwykłe. Czy wy, ziomeczkowie, macie tu gdzieś jakieś wpłynięcie czy coś? O, właśnie, czy ja mogę to zebrać? To będę mógł zebrać bez problemu. What the fuck? Zębami zajebałem w ten podest. Dobra, mamy to. Hej, Dixie Fryers! Siema chłopaki, co tam słychać? Zaskoczenia was wziąłem troszeczkę. Chyba Dixie nie będzie zadowolony z tego faktu, że zeżrze mu wszystkich kompanów, nie? Dobra, my tylko po znaczek tędy. O cholera. Tak se nikt tego nie zauważa? Że tu trupiszcza leżą? Ty, no tu jest jakiś sekret, jak tu. Znaczy strzały zjeżdżasz ludzi, ale jak już jest martwy człowiek, to już go nie zjeżdżasz. Worki treningowe z tego zrobili, no to nieźle, nieźle, nieźle. Wiecie co? Będzie szybciej, jak sobie polecimy do groty. I z groty po prostu zaznaczymy sobie punkty orientacyjne i pójdziemy w tę stronę. Dobra, cyk. Rzeczywiście będzie szybciej. A ten wielki promień to jest mój zaznaczony punkt. Ja wcześniej musiałem sobie jakoś troszeczkę głupio na mapie zaznaczyć przypadkiem. I tak pewnie się okazało. Polowanie na aligatora. Wiesz co? Nie wiem, kurde, czy jestem jeszcze na ciebie gotowy. Wydaje mi się, że będę gotowy, jeżeli te cieniste zęby odblokuję i ładnie ulepszę. Trójką Dead Horse. Shark versus dolphin. Orca versus giant squid. Boat versus pilot. When establishing dominance, the contest is usually a deadly one, with survival as the prize. Okej. Okay. Survival is the prize. Mur za sitkle. The threats to our ocean seem overwhelming. But by working together now, we can ensure that future generations always have a place to dump their old tires. No i pięknie. I ostatni tak naprawdę. Szybka podróż. I mamy cieniste zęby, widzowie. To już może być fajna rzecz. Sculpture out of trash pulled from the lake, only to have it thrown back in the lake by intoxicated locals. Okay. Dobra, gdzie jest wejście teraz z powrotem? Powinniśmy teraz mieć odkryć wszystkie punkty orientacyjne 6 na 10. No co ty pierdzielisz? Przecież mamy. Halo? Jezioro Dead Horse. Przecież wszystkie powinien mieć już odblokowane. Troszeczkę mnie w konia zrobiłeś chyba, kumpel. Gdzie są punkty orientacyjne dalej? Paczki 3 na 14. Holender, to mamy naprawdę tu sporo do roboty, słuchajcie, się okazuje.
Może i 10 ludzi. Może mi się odblokuje rzeczywiście po zrobieniu. Skończmy dzisiaj to jezioro Dead Horse. Skończmy i zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało rzeczywiście. Bo chciałbym te cieniste szczęki blokować, bo wydaje mi się całkiem potężne. Możesz na to liczyć. Motherfucking shark! Barakuda też się tu wcięła na walkę. Ile was tu jest? Ja pierdykam. Naprawdę sporo tych łowców tutaj, Holender. O nie, to jest boss. Aaaa, fuck. Dożem się zaatakował. Choć w sumie mogę spróbować się walnąć, tylko jakby tam te ćwoki mnie nie goniły, to by było łatwiej trochę. Myślę, że teraz bym dał radę, jak mam prawie 8 level, a wcześniej walnęliśmy go tak naprawdę praktycznie na trzecim. Dobra, zgubmy dziadów. No i spróbujemy walnąć tego wielkiego aligatora. Humans' attention spans are short. They've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Dobra, aligator. Próbujemy cię walnąć w takim razie. Trochę więcej HP mamy, większy level, większy damage, nowe szczynki. Wal kurde tym ogonem napierdzielasz srogo. No właśnie. Jak nie złapię szczęki, to jestem w dupie teraz. Ale mamy sporo tu leczonka, damy radę. Bez problemu. Ale mi piznął. Dobra, zjedzmy do fula. Coś tu sumik. O, Grouper Albinos, o, Lender, takiego jeszcze nie miałem. Chyba. No i polowanie na aligatora się teraz kończy, gościu. Chobat. Jak unik zrobił, skurczybyk. Stałeś w czoło. Jak ty już nie masz członków, ale cię obżarłem, skurczybyk. Opowiem tak, całkiem niezły ekspert z ciebie wyszedł, kumpel. Ale to chyba tyle. Dobra, co mamy dalej? Ludzie zażarci. Tutaj mamy kolejnego. Zniszcz cel. Przystań wędkarska to idealne łowisko dla aligatorów, które znajdzie ochotę na niezamożnego mieszkańca Port Clovis. Okej, okay, czyli to jest kolejny aligator do rozwalenia. Czy ja mogę sobie tu, nie wiem, jakoś powierzyć legendę wstecz, punkt trasy? Kurde, tak jakbym nie miał wszystkiego blokowanego tutaj rzeczywiście. Chyba, że to się jakoś, kurde, zlicza, ale tak myślę. Nie, no to jest zdecydowanie tylko i wyłącznie na jezioru Cadwick. Jezioro Dead Horse, przepraszam. Ewentualnie muszę poszukać... A, widzicie, to jest też wejście na dorosły. Może będę potrzebował czegoś innego. Pete płaci żulą za wypatrywanie rekinów. To dla nich niezła odskocznia od malowania płotów czy zbierania grochu. No, zapewne. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jednego tego wielkiego rekina w takim razie. Nie rekina, tylko krokodajla. Dobijemy 8 level. Jestem ciekawy, ile jest potrzebne. Spokojnie. Spokojnie, ludzie. Nie będę was zjadał. Ile jest potrzebne leveli na wbicie dorosłego?
i banda łysego się zaczyna robić tutaj. Więcej was matka miała. No i to jest problem, że jest cholera parę. Ale no dobra, damy sobie radę, no spokojnie. Też członków za dużo nie masz, kolego, widzę. Dobra, najpierw tego kurdupla walnijmy. Już widzę, że ten duży się bardziej napatacza. I co, jednak chcesz się walić, kupel? Nie będziesz przeszkadzał, jak z tatą walczę? Chodź tu, gościu, walę cię na rurę. No i po małym aligatorku. 8,5 poziom. Coś to Big Daddy. To już praktycznie członków nie masz, chłopie. To już jest... po tobie! Pięknie! 25 tysięcy mamy tych czerwonych, kurde, punktów. Czy ja bym miał na co to wydać? W ogóle chyba nie mam żadnej szczęki, na którą mógłbym to wydać. To jest lipa, Holender. Nie ma lodziska, co tam? Dwójkę ludzi zerzę tylko, spokojnie! A z tego co widzę, chyba mam rangę niesławy troszeczkę zablokowaną przez to, że nie wyszłem z fabułą. Ciekawe, okej. Okay. Dobra, zobaczmy co dalej mamy na mapie. Co? Klatka dorosła. No właśnie, kurde, tą klatka dorosła. To mnie strasznie intryguje, że tutaj będę musiał te wszystkie rzeczy pozbierać. Co ja za to będę miał? Też nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. No na razie, dopóki nie znajdę tych jezior wszystkich, te jezioro Deadhorse i tak dalej, tych wszystkich znaków, to będę trochę w dupiu. Ale skoro zebraliśmy ich tyle, to przejdźmy sobie do tego questa jeszcze na sam koniec. Tam jest 10 ludzi do zażarcia. I pospamujmy trochę tym... o, grupę Albinos. Pospamujmy trochę, słuchajcie, radarem. Może radar nam pomoże, jak nie, to może trzeba będzie sprawdzić w internecie najzwyczajniej w świecie i tyle. Chociaż nie ukrywam, że wolałbym znaleźć to samemu. O, widzisz, pięknie! Siódmy. Mamy jednego albinosa. Ty, no to już nam mało brakuje z tego co pamiętam. Mamy jeszcze tylko trzy. Kurde, może powiększyć trochę ten radar? What the hell is that? Skrzynek. This instantized protein makes a great between meal supplement, giving the shark the energy she needs to put on. Oj, oj, tak to nie podskoczę, to nie ma szansy. Nie ma na to szansy, widzowie. Dobra, daj się spokój. O, jest znak. As with many social movements, the annual Driftwood Man Festival purports to foster progressive change. Dobra, jeszcze dwa znaki będziemy mieli. Nie wygramy, że mi na tym zależy, cholera. Thank you.
Ja pierdykam jaka rzeźba. O, znak, lol. No jeszcze jeden, i tacy. When local favorite Trash Talk placed 20th in the Derby, and the city placed first in the country for petty theft. Nie potrzebuję wody, jak się tak szybko leczę, to daj spokój. No dobra, może leciutko. But in Port Clovis, they put up money. Gotta be the best or something. Anybody got eyes on her? No muszę zobaczyć, pozabijać trochę te głosy i zobaczyć, czy jestem w stanie jakiś tam rangę niesławy, czy rzeczywiście już po ptokach. Mam teraz te eleganckie zęby do zjadania, kurde, tych łódek. Skif łowcy, 12 poziom, dawaj, balecie. Ta dupa, nie mogę wbić. Nie wskakuje mi ranga niesławy, będę musiał ruszyć pewnie z tym. Jednak ruszyło, ruszyło. To pytanie, czy ja chcę teraz skakiwać na wyższą rangę, dopóki nie wbiję kolejnego poziomu. Ja pierdykam, ile ich tu jest. Nie. Za dużo jest kurczybyków. A ta ranga niesławy rośnie jak rośnie. Strasznie szybko rośnie. Żółw. Come on! Ostatniego znaka potrzebuję. Trochę długi odcinek nam wyjdzie, ale to nic. Chciałbym znaleźć ten znak. Ostatni jeden, widzowie, nam został. Muszę gdzieś raczej w tą stronę pójść, mi się wydaje. Ewentualnie tutaj. Chociaż tutaj repeat jakoś pasuje. Zróbmy sobie zaznaczenie. Tak, taki 40-minutowy odcinek pewnie sobie zrobimy. Coś takiego. Skrzynka. Kurde, teraz tak myślę, że polepszenie tego radaru jest całkiem zajebiste wyjście. Jest znak! Super, mamy to. No to nadal questa już możemy sobie z ludźmi zrobić. Ze względu na to, że będziemy mieli dodatkowy do końca. Naprawdę ludzie, żeby się w takiej wodzie kąpiecie w ogóle, what the hell, coś z wami nie tak. Ile jeszcze tych ludków? Dwa. No dawaj, atakuj to. Are you stupid? No, mamy to. Cieniste zęby, unlock! Let's go! Cienista gałęzie ewolucji zapewnia szybkie i trujące ataki, które są niezwykle skuteczne przeciwko zwierzętom i ludziom. Aby odblokować całą gałąź, wykonaj zadania dotyczące punktów orientacyjnych. Super! I tym będziemy się zajmować, słuchajcie. Teraz chciałbym skończyć tego questa jeszcze tutaj, bo to jest jeden ziomek mi do walnięcia został. Siema.
Them hobos, good workers. Zgodu zjadłby nawet żula. Okej, okay, uciekamy stąd w takim razie. I będziemy kombinować z cienistymi zębami w takim razie, bo one będą kozackie, trujące i zadające większy damage ludziom i tym. Tak jak myślałem, pewnie będą ulepszane, słuchajcie. Czerwonym, więc kozak. Dobra, super. Dziewiąty poziom, jest okej. I dobra, w takim razie będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku zobaczymy sobie te cieniste zęby i myślę, że ruszymy sobie, słuchajcie, na kolejną wyspę. Ewentualnie się cofniemy tutaj do jedyneczki, do tego pierwszego jeziora, żeby spróbować połapać te kurde wszystkie blachy i tak dalej. Ale kurde, mamy jeszcze parę rzeczy do odblokowania tutaj. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, także trzymajcie się, do następnego. Pa, pa, hejczko.